Piotrek, co to się wydarzyło, że tak jesteś zadowolony? No, jestem przeszczęśliwy, chłopie. Byliśmy w takiej, za przeproszeniem, dupie. To było tak, że czekaliśmy dzisiaj dobre parę godzin. Nic nie wskazywało na to, żebyśmy w ogóle się stamtąd ruszyli. Łapię stopa, łapię, patrzę z tyłu i o co mnie wierzę, nie? A tam k***wa Tesla, nie? Tesla S. Znamy podróż. Dojechaliśmy do miejscowości gdzie? Lubieszyn. A jak się nasz hotel nazywa? Do was. Jest droga na granicę. Tam będziemy jutro prawdopodobnie. W Amsterdamie. A to nasz autostopowicz Piotrek. Afganistan 2019. Dotarliśmy do Hamburgu. Aktualnie 3 stopy. Na jednym czekaliśmy właściwie 5 godzin. Jesteśmy w Amsterdamie. Czekamy sobie na pociąg do Astricum. Tamki mamy. Raj rowerowy. Normalnie, nie? Gdzieś na środku autostrady Piotrek łapie stopa. Tam gdzieś daleko Belgia. Ale! Jedziemy sobie na inną część autostrady. Jakąś taką dajwerską. W Holandii. Belgia. Gadawa. Niewiele widać, bo jest już późno. Muzeum Historii Naturalnej. Co powiesz, Piotrek? Mają rozmach, tak. To jest tutaj. W muzeum znajdują się liczne eksponaty dinozaurów. Lisiek polarny. Dzień niedługo na Spitsbergenie. Szkielet endomodosaur. Yeah.
jak Piotrek. Jest dobrze, to sobie woda w rurkach płynie. It's Leviosa, not Leviosa. Salonie Gryffindor. Zbierają pieczątki. Fajne podłogi, leży. Hipogryfa. Uwaga, ekspres Hogwarts odjeżdża za chwilę. Na korytarzu, no nie mam miejsca w ogóle tutaj. Wszystko zajęte. Ty, czy ten? Ty? Dalej. 2001 rok. A to chyba na ten, kartę wędkarską. Pan Gringota. No, skrytka. Szukamy horcrux. Żegnamy Werder Bros. Patryk, jak się czujesz stojąc przed obrazami Van Gogha? Podobają ci się te obrazy? Nie wiem, nie jestem najgorszy.